Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Czyli lecimy z czytaniem dla związkowców, co Cię czeka w miłości. Jeżeli na przykład jesteś w zawieszeniu, powiedzmy, pokłóciliście się, a to jest prawdziwa, szczera miłość, macie do siebie uczucia, tak? Tylko po prostu jesteście, zobaczymy, czy to ruszy, czy na przykład chwilowe jest takie, wiecie, huśtawka, nie dogadujecie się, tak? Na 100%, zaraz sobie sprawdzimy. O, bardzo ładna, zobaczcie, karta. Ruszy to, słuchajcie, kochani. Co Ci czeka w miłości? Dużo jest miłości. O, jest znowu, zobaczcie, kochani, co Wy macie z tym zawieszeniem. Jest znowu wisielec. Wy jesteście po prostu... wątpicie wszyscy w siebie. Nie możecie. Więcej pewności, kochani, w siebie. Spokojnie, powolutku, na spokojnie, tak? Ale to wyjdzie, ruszycie przed siebie. I nie róbcie takiej, kochani... O, znowu. Mało pewności w siebie. I powstają takie, widzicie, zobaczcie, huśtawki emocjonalne. I to nie jest dobre, kochani, ponieważ wy się blokujecie, wątpicie w siebie, zamykacie się w sobie. To nie jest, kochani, dobre. Ruszyć na pewno ruszycie. Gdzie nie robić błędów? No to już Wam mówię, nie zamykać się w sobie, ufać samym sobie, tak? Szczere na pewno rozmowy, tak jak wszyscy. Uwierzyć samego siebie, pokochać samego siebie, samą siebie. Wtedy łatwiej Wam będzie znać, to zostać w tej prawdzie, zbudować podstawowe fundamenty. Nie coś na niby, tylko podstawowe, stabilne fundamenty. Tak? Dobra, na pewno. Czy uda się Wam odblokować? Oczywiście, kochani, nie wiem, czy tam dodałam w tamtym odcinku. Czytanie jest od 2001 roku do 2002. Czy uda Ci się odblokować? Brawo! Wisielec nie do góry nogami. Zobaczcie, miłość. Uda się odblokować w końcu. Widzicie, kochani, ja Was wszystkich, pamiętajcie, wierzę, bardzo Was wszystkich lubię, szanuję, Was wierzę, także głowa do góry i będzie z tego miłość. Nawet jak jesteście pokłóceni, nie widzieliście się coś tam miesiąc, kupę lat, będzie ta miłość, tylko po prostu musicie chcieć i musicie się uwierzyć w siebie, po prostu odblokować. Na co musicie uważać? Na pewno na jakieś przelotne, chwilowe romanse, zauroczenia. Jeżeli jesteście w relacji, skupcie się na tej relacji, na naprawie tej relacji. Jeżeli faktycznie się kochacie, chcecie być razem, czujecie, że to jest to, nie rańcie się. No i co? Prawdziwa miłość. Także trzymam kciuki, kochani. Powodzenia, pa, pa.